Halo, halo, widzimy się w kolejnym odcinku z League of Legends. Dzisiaj będzie Jarvan na topie. Nie wiem, rankedy gramy, więc musimy zagrać czymś normalnym. Trochę się teraz wezmę za tego topa, żeby na tym turnieju z tego Grimoire'u nie wyjść na Lalika, więc będzie top lane grany, tak mi się wydaje. Jesteśmy po pierwszym meczu, jak ktoś widział, to wie pewnie, że nie poszło najlepiej, ale nie, to też nie poszło najgorzej. Taką kompozycję sobie zagraliśmy śmieszną. Mi się nawet podobało. Tylko powinniśmy bardziej być proaktywni, mi się wydaje, z taką kompozycją. A tak to tam przez pewien moment chyba kisiliśmy ogórka przez 20 minut i nic nie robiliśmy, nie wiem, przez 10. Mniej więcej musimy flexować na tym topie, ale tam też było masa problemów w tym Champion Selekcie. Ja się jeszcze pytałem tego admina, czy są placeholdery, on powiedział, że nie było takich pytań. Się okazuje, że są i się tam dowiadujemy w środku drafta. Znaczy nie, po drafcie się dowiadujemy, że to ten. Że Aurelion Sol to Braum jest. Brauma zbanowaliśmy. Mi się to bardzo podobało. No śmiesznie, śmiesznie. Ale jeszcze wrócimy silniejsi, jak polska reprezentacja zawsze. No, będziemy. Teraz w sumie patch wyjdzie, nie wiem. Zobaczymy, jak ten patch, co tam ponerfią i co zbufują. Wiem, że Lissandra dostanie buffa znowu, zobaczymy tego buffa. Mi się to bardzo cieszy, bo Lissandra już się nie da grać niestety po tych zmianach ostatnich, jest tragiczne. To nie wiem, to sobie Riot wymyślił, że ona po 10... Że ona po 10 minutach... Ja jeszcze myślałem, że zniszczą tego Warda. Że po 10... Że ona ma 10 sekund na Q na pierwszym poziomie. Podstawowa umiejętność, którą walczycie. Pamiętam, że grałem raz na Syndrę tą Lissandrą po nerfach i ona by zdążyła 3 albo 2... 2 na pewno, ale możliwe, że na 3 Q na moje jedno Q włożyć. I takie... What the fuck trochę, nie? Gdzie u Syndry właśnie tej Q to też jest podstawowa umiejętność. Taki trochę to dziwne. W ogóle nie był, to nie była ten. To nie jest moc Lissandry, te Q, tylko bardziej, że ten Aftershock na nią działa. Po prostu by znerfili Aftershocka na ręcz postaciach i by było super. Lissandra byłaby fajna. A to z Gragas w ogóle, co? Bo będę na Jaxa gram. Kurde, nie mam resistów. Ale mnie zdrożował Jidę. Nie mieć priorytet teraz. Spoko. Przeżyję to jakoś. Moje mocne merce będą musiały być robione w takim razie. Mają sporo tych CS-ków. O, miliona zmisowałem. Masz tam Jidę też w twarz. Powinien podchodzić mu ten pasyw zbijać z tego. Także milionów nie marnować. Ja nie wiem, czy on nie może mojej flagi czasami przerwać w swoim E. Muszę to sprawdzić. Kometa ma nawet sens w miarę. O, teraz go mogę spanishować za to. Nie mogę go spanishować za to. Przegrywa te trady, tak mi się wydaje. Quarrel mi się odpalił. Boże. Ja mam Conquerora, nie widzę szansy, żeby miał przerwać, przegrać tą walkę, tylko mnie katapulta bije. Slow? Nie, ale close. Dziwne, że tak do przodu z tym żuchem poleciał. Przejdzie to pod wieżę, tak, przynajmniej to przed wieżę przejdzie, ale ja CS-ów dużo kupię, niestety na tym tradzie dużo CS-ów zgubię, bo mi się linia puszowała, a ja w niego napieprzałem jak kretyn, tak trochę. No, stracę CS-ów troszkę. Nie, no, ja bym go zabił, to było Worf. Jak grał Ignite, to bym go zabił ogólnie, nie? No, ale niestety nie jest grany Ignite. No, wejście pod tą wieżę, te miniony, one się wycofują do tyłu, tak, jakby to były moje miniony, to... To tak, ja się tepuję teraz, bo może na mnie czekać ten Jax. Mid's over, no to fajnie, że mid jest over po jednym killu, bo na Glacial Augmenta przegrałeś na Ahri. Tak, nie ma flasha Gragas. O, jestem w plecy 4 miliony. A teraz się wave pushuje w moją stronę, więc nie muszę tego pushować. 2 miliony wezmę, tylko żeby aż tego aż tyle nie było, albo te, których wiem, że będzie problem dobić.
Nie ma sensu warto marnować teraz. Żarzan pod Conqueror'a ma sens w miarę, jest fajny. Pewnie czym się nie skończy to z Conqueror, czy za późno w niego nie wbiłem. Nie wiem, gdzie jest ten Gragas. Serio, za mocno w niego wypierdzieliłem tego miniona? Mógłbym poczekać. Mi się wydaje, że jest do zabicia, tylko nie wiem gdzie jest Jax i to mnie tak trochę martwi. Co on kupił w ogóle? Doran's Ringa. Takie podobne te zakupy mamy trochę. A napieprza ten Gragas z tych bejziczków. Czekaj, czy maksuje W? Nie ma R-ki jeszcze, nie, nie wiem czego wybombię nawet bez tego. Podoba mi się brak cooldown na tych jego spelkach. Myślę, że wrzucę pod Yamata teraz. Nie no, w CS-ach wygrywam sporo, bo ładnie tym wave'em zagrałem, nie? Naokoło. To mi się podobało i muszę go do TP-ka teraz. O kurde. Miało to sens, tylko miniony były jeszcze. Jakby minionów nie było, to by to nawet wyszło. Czemu inne linie przegrywają wszystkie? Czy on tu Jaxa zaraz przyjdzie? Fajnie, że Pantheon w dżungli, skalujący się jungler coś robi na tej mapie. A nie farmi tylko. Typical midlaner, typical jungler, does nothing, ale już się kłócą. A on ma 0-3 Talux. No niestety. Solo kolejka czasami tak się dzieje, takimi prawami się. A, z GG. Dali, widzę, że solo gierkę robi. Znaczy, no nie, że GG, ale no na razie jest tragedia, bo nie mamy też jakiegoś super skalującego, jeśli tego team compu, jeśli mam być szczery. Hawkersem widzę, coś tam próbuje. Ja też dużo nie robię na tym topie, ale moim zdaniem wygrywam, to się liczy. Nie ma szans, żebym playty na Gragasa wziął jakiekolwiek. Build trochę z tyłka mogę zrobić, dobra, coś takiego. Jeszcze nie złożę tych rezistów niestety. A potrzebowałbym już, bo będzie za niedługo, jak on złoży rezistów, to będzie wybambiać. You guys can win, I'm gonna just have queen, like Pantheon is doing, muted, 12 years old. To jest westowski serwer, nie? A tak naprawdę to jest to samo co na iście, tylko że po angielsku piszę. Więc można się trochę angielskiego pouczyć, czasami też, nie zawsze. 16 milionów. No nie, chciałem w niego Alina zrobić takiego testowego, ale myślę, że nie wygram, bo ma tą redukcję za dobrą. Tu muszę go potradować z tych bejziczków. No nie mogę na przykład głębiej wejść, bo mnie beczka spaniszuje jego RK.
Bigo, bigo, bigo do... A, beczka jeszcze jest. Ja nie widziałem tej beczki. Co jest? Dobra, to było słabo. Czyli zagrałem to w miarę okej, okay, ale no... Myślałem, że ta beczka już pękła od Gregasa. On nie zdążył przed śmiercią odpalić. Nie wiem, czy by mnie nie zabiła nawet. Dobra, my się teraz na topie sfidujemy. To jest plus dla nas z tych plate'ów. Ładnie, ładnie. To był dobry gang Panteona. Wyczuł Jaxa. Nie wiem, czy musiałem flashować, no, ale on maksuje te kuwu. Z tego co pamiętam, maksuje się gra, jestem te kuwu na topie. Jak nie maksuje, to mnie to nie zabiło, ale jak maksuje, to mogłoby mnie to zabić. Dobra, daj mi taki, daj mi Merce. Dobra, dostałem. No teraz mam już bardzo przewagę na tym topie. Tak ginie na tym midzie. No tak to jest, jak bierzesz Ignite'a na Luxance. Nie wiem, na co i ten Ignite jest. Luxance nie ma range'a, żeby go rzucić, moim zdaniem. W wielu przypadkach. Tu bariera albo cleanse na ten matchup jest za dobry na Ari. Jeszcze jest Ari pod slowki, to nie jest to taka, wiecie, pod full obrażenia z Thunderem. Dlatego też się tak dziwię, że tak samo poszło. Ja lubię Germana, bo jest po prostu prosty i robi robotę swoją. Moim zdaniem bardzo ciężko jest tą postacią zagrać źle, szczególnie w dżungli. Więc jak ktoś nie umie w dżungli grać, to Germanek jest fajny. Może tu brzuszkiem przyjść. Dobra, nie ma go tam. Myślę, że oni tu w krzakach mogą robić pułapkę, tak się boję troszkę, wiecie? Tak jakoś czuję, nie? Dobra, mam już combo jakby to. Dobra, mogę iść na mida, będę mieć arkę teraz. Gdzie jest mam mojego pinka? Tutaj. Dobrze, ta Ari pod razu złapałem. Nie wiem, czy jest ok, że ja kilki łapię. Gruby, chodź się bić. Jeden na jeden. Mam chwilę okienka, to mogę pobić te miniony. Mam tiamacika, więc szybko robię ten dżunglę. Tu gruby też poszły, dobra, to trzeba uciekać już. Niech się ta flaga skończy. Mi to będzie chciał przejąć miniony pewnie, co? No dobra, pozwoli mi to przejąć. Fajna tak speed już wyciąga ten Jarvanek. 0-4 ma ta Caitlyn, no nie za ciekawie. Trochę mi spuszuje pewnie tego tą linię. Och, you are inting. Patrzcie, oni się tiltują zamiast po prostu grać. Ja też jestem stiltowany, bo mi dobrze idzie, a wiem, że te gry na pewno nie wygram, no ale... Wywalone jajca, jak to mówi staroświeckie powierzchnie. Nie mogę na to pastepować. Muszę trzymać to PK na innej linie teraz, żeby coś zrobić. 01, 06, 04, 22. Macie czat, wam powiększę ten czat. Macie, se czytajcie. Asteroid, and I remember you. To jakby ktoś jeszcze tam mówił, że West to jest lepszy serwer, bo lepsi zawodnicy grają. Znaczy jest lepszy, bo lepsi gra w ta topka, nie? Od moim zdaniem od D1 do Challengera to tak, to jest wyższy poziom na pewno. Ale wszystko poniżej to jest to samo przecież. Ci sami ludzie tacy nastawieni, że na gierkę. Oni się zesłapowali. No to ja idę tam też. No nic nie zrobię, no ma 5 killi, no. Ja jestem do przodu, ale się okazuje, że ona jest jeszcze bardziej do przodu. Trafiłem tego combo. Był ping, czy mi się wydaje, nie? Skaczesz, no ale jest właśnie trashyk, uważaj. Nie, 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 to już jest sforsowane bardzo, cofnij, cofnij. Tak będę asekurować.
Idzie Pokerson niby, nie? Jakim cudem jeszcze Hooka zdążył wykastować? Nie wiem, jakim cudem jeszcze Hooka zdążył wykastować, nie pytajcie mnie. Ale ładnie zagrał Cerszyk, no. Podczas jeszcze knock-upu Hooka wykastował. Ja bym to widział, to bym to słyszał, ale nie widziałem tego za cholerę, tej animacji jego. Bo już był u mnie w powietrzu, ale jeszcze mu Hook wyleciał spod jajec. Nie opłacało się to, bo Kajsa zabrała showdowna ze mnie. Nerki nie miałem, bo na Lux, nawaliłem na Lux. Nie wiem, pojęcia co teraz składać sobie. Steraka chyba jest najlepiej, największy sens. Nie no, nie dajemy, jest. Idę na bota. Ale jesteśmy cholernie do tyłu na każdej linii. Chociaż ma duże CS-y, taka jest, to jest jedyna nadzieja jeszcze z tego co widzę. I na tu idzie na bota, no nie wiem, może się zamienić po prostu, iść na tego topa. Bo ja nie mam szans z nimi. Ale rozumiem, że na gra Kasika 0-1-0 się lepiej gra niż na Kajse z 6 killami. A to kombo było tak jakieś dziwne. Powinienem farmić, ja wiem, że ja powinienem farmić, ale no chcę im pomóc, bo jestem do przodu, więc mogę. Co ja robię? Czemu ja te peka kliknąłem? Nie, uderzyłem w klawiaturę, bo chciałem R-kę wykastować i wycisnąłem chyba teleporta też naraz. Śmiesznie, śmiesznie. Ale też troluję jednak, nie tylko ja troluję. No nie ma tutaj bota i więc mamy nadzieję moim zdaniem, żeby coś zrobić. Nie ma R-ki, więc... Raczej to przeżyje. Dobra, to Worf na pewno. Tylko nie wierzę, robiąc botę. No, fajnie jak masz TP-ka, go pedo. Fajny, gdzie jest ten TP-ek? Ej, nie wiem, ja kliknąłem combo i chciałem R-kę po EQ zaraz walnąć, żeby na obrażeń albo sforsować jej R-kę, albo ją spróbować zniukować. I chyba tak kliknąłem, że razem R i F kliknąłem na klawiaturze. Po prostu stepowałem na flagę. No, głupie to było, no. Dziwne. Można do flagi Jervana tepować, no to jest mega ciekawostka. Tego nie widziałem, to już wiem dlaczego na topie nie grałem Jervana. No przed chwilą byli na topie, gdzie mogą zejść teraz te ziomki? No i się pinguję cały czas ze śmierci. No, ma to już trochę robi ten Panteon, ale nie wiem jak my Kajsa zatrzymamy. I Jax się im skaluje. Przynajmniej nie było wyjebki z tego teleportu, to jest plus. Okej, okay, z nim zabiją zaraz, nie wiem, nie chcę się nad nią czuwać i pilnować jej. Pilnuj go, żebym nie mógł E użyć. Jest, miał się jedną job, Pike, one job. Nie no, streszował, więc spoko. Patrzcie, ta Lux ma 1.7, ja tego nie cierpię, jak ludzie grają kupeczkę w grze i komentują jeszcze, no i nie widzę tego. Ona jeszcze 1-1 przegrała tego mida. Rozumiem, jakby ten enemy Jax jeszcze przychodził. I po co na tą farmę bierze teraz, jak jest, sama jest tiltowana i mówi, że nie chce grać już. To nią gonią? Kto to pęknął tam? Cofnę sobie po tą pięć Taurima, czy ktoś tam nazywa. Jaurima, o. Znaczy może jeden dobry teamfight nam siąść z ultem Pajka i ultem Panteona. I z moimi erkami, z moją erką. I może Pajk wyczyści, ale tak to będzie ciężko. Głębiej bym spinkował, szczerze mówiąc. Le, podłoga. No nie wiem, no moim zdaniem możemy ją spanishować za coś takiego, Panteon. Tylko ty już powinieneś tam stać na pozycji, niestety, a nie stałeś.
Jakby trafiła. Jakby trafiła, to bym wyleciał. Ja pierdzielę. Panteon skacze, nie mnie Jarkę Pike spierdzielił. To jest GG. Mazania Tali. Nie, to było tragiczne z mojej strony, ale to, że tej Ary nie wznikowaliśmy, to ja nie widzę szansy na wygraną w tej gierce. My tej Ary nie umiemy wznikować. No. Dobra, w sumie no, to nie wyszło najgorzej, jak 3 za 2 z tego zrobiliśmy. No kurde, no nie są dobrzy, jest to do wygrania. Tylko nie mam komunikacji głosowej, nie mogę tego powiedzieć mojej drużynie. Gragas ma fajną giergę, przynajmniej ten full lapę Gragasa. To mu zazdroszczę. Oni się dalej hejtują. Nie wiem, ta Rka była spoko, tylko no, nikt tej Kajsy nie wiem jak strzelać. A może powinienem zostać? Problem jest taki, że ja za chwilę będę jedyny na tym przodzie, bo Pandora będzie w sekundę umierać. Ja nie wystoję na Kajsę niestety, wystrzelam, jest za bardzo sfidowana i to nie jest nic śmiesznego, ani ciekawego. Jak tego staraka zrobię, to może wystoję przynajmniej sekundę. Idź se Caitlyn gdzieś indziej najlepiej. Nie chcę się z nią tutaj chodzić i ją babysitować za bardzo. No masz tą wieżę, masz. Ja się nie chcę pokazywać. Nie robią barona czasami? Nie, bo tak zniknęli, smoka robili. Piękna Lux niestety nie żyje. Fajny ignite. Przydał się na pewno. Nie wiem, czy coś tu zrobimy. Caitlyn by musiała być w miarę blisko. Dobra, nie widać mnie na tym wardzie. Znaczy, lepiej go nie niszczyć, no ale już go zniszczę, bo i tak wiedzą, że tu jestem. No nie wiem. Fajno ta Caitlyn. Proszę, nie wiem, drużyno. Nic nie zrobili teraz. Kiedyś zaczęła R-kę kastanę, czy nie, no to Kajsa ją ograła, no, ale to nie można robić, bo to wiadomo, że jak masz plazmę na sobie, to on ci zawsze może skoczyć na ryj. Jest takie ładowanie w nią pocisku, jak masz 10 HP. Więc w ogóle z czego oni HP stracili? Gdzie, co Pajka zabiło i Caitlyn w tym fajcie teraz? Ari? Co ona znowu mówi, że ja engage zły zrobiłem, przecież Ari zabiłem solo. Jakbym miał staraka w tym fazie, to by to lepiej wyszło. Nie wiem, czy inhibitory teraz robią. Jest mi zniszczony, tego topa trzeba uratować. No ten Gragas ma fajną gierkę, muszę przyznać. Nie, za bardzo chyba na linii było sfidowane w tej gierce, żeby coś zrobić. I na midzie, i na bocie. Mi poszło ok, ale widzieliście, że ten Gragas się potem po prostu nie bił. No i tak nie można zagrać jak ten Gragas z mózgiem, że po prostu się nie bić w pewnym momencie. Ja mam steraka, no możemy się bić. Boże, Paukerson. Ładny. Przez ścianę ją wywalił. Mam tu flagę. To się z kimś bije, a Panteon sobie chyba źle skoczył trochę. Luxe minionki dobija? Nie było to najgorsze znowu. Ale ja mówię, że z czasem będzie tylko gorzej niestety. Oh.
Daj mi tak. Albo weźmy tego stopłacza. No, weźmy go. No i robią tego barana na 100% z Kaisa, to on pęknie. Nie, no nie daje sobie teraz. Spróbujmy jeszcze coś ugrać, jeden teamfight. No robią, robią, bo to jest fajna mgła wojny, że ja widzę, że tam się coś napierdziela w tego barona. I go widzisz przez tą mgłę wojny. Bez Górskiego tak szybko? A, pasywka Kaisy. Adaptive Helm będzie jeszcze dobry na pasywkę Kaisy właśnie i na Jaxa W, na Gragasa spele, na Ahri spele, no. Adaptive to jest super w sumie. To też jak ja pójdę w tanka, to tam gdzie obrażenia robić. Ale wydaje mi się, że muszę iść niestety, patrząc pod różne, bo Panteon nie wystoi, bo też idzie full obrażenia. To chyba najpierw tego zrobię. Oprócz tego stopłacza kupiłem. Tari, tak tutaj. O Boże, zeżarła tego czarma. Jak tą Kaisę zawrócę zaraz. Oj, złapał ją. Super. Strowa i teraz trochę. I Kaisa flesza chyba nie miała. No. Pokerson się sfiduje i jest cacy. Znaczy Pokerson się zasetuje na R-kę. Znaczy wygraliśmy teamfight, to dalej coś tam o idiotach pisze. No tak jak w sobie czarma zeżarła, ale zrobiła baita, nie? Jakoś to wyszło. No widzieliście jak ten stopacz teraz porobił tą Kaisę, ile ona czasu zmarnowała, bo włożyła we mnie dwa ataki. Z tym kliknąłem stopacz, musiała R-ką uciec, bo nie wiedziała co zrobić pewnie. Kurde, tego Infernala powinniśmy zrobić. No już chyba za późno niestety. Pan tam by tam mógł skoczyć, ale on go nie będzie, on go szybko nie zrobi. A nie stać mi jeszcze na tego Guardiana, o Jezus, myślałem, że 2000 kosztuje. Podrożał? Jakbyś patrzył? Depek do flagi teraz. Nie, to chciałem smite teraz kliknąć, bym pewnie stepował. No już oddajcie, oddajcie, już proszę. No nie wiem, właśnie za późno ten Drake był. Mógł próbować ukraść, ale to tam, to tylko sam Panteon w najgorszym wypadku, jakby żeby umarł. Armored Brothers, no. To nieźle Armored Brothers. Aha, oni bronią te dwójki teraz, bronią. Dobra, to nieźle. A serio, ludzie lepiej grają w tym Silverze, moim zdaniem. A fajnie, że ja mogę użyć spela jakiegoś, no. Cokolwiek mogę użyć, bardzo fajnie mi się to podoba. Nic nie mogę użyć. A, jest GG. Gragas robi to samo, co ja widzę. Ty nic, no. O, rankedy jak rankedy. Fajny ten rażwar na topie. Będzie wyciągany na turnieju, zobaczymy, jako flex pewnie. Dajcie znać, czy wam się odcinek podobał, papatki.